Cześć! Drugi odcinek z rzędu i kolejne dwa mikrofony. Krux Epix 1000S i 1000 bez dopisku S. Zobaczymy sobie, czym się różnią. Pewnie niewiele, skoro tylko ten ma S dopisane, a ten nie ma. Tylko że ten ma dodatkowo S, czyli ma dłuższą nazwę, a jest mniejszy. Trochę dziwne. A, i bym zapomniał. Ostatnio był konkurs i teraz też będzie, tylko tym razem na 1000S i tutaj ja tym razem dyktuję warunki, które jest do wygrania. Skończyło się, nie ma dobrobytu. Nie ma tego, wybierania sobie co robię, a co nie biorę. I tak dalej. I warunki niezmienne. Subskrybuj. Napisz komentarz 20 wyrazów, co, do czego będziesz wykorzystywać mikrofon. Potem wstaw link, nie link, nick. Swój nick wstaw z YouTube'a. W komentarzu pod postem na moim profilu na Facebooku. To jest 1000S, już zamontowany. Jest taka sobie o podstawka, żeby sobie stał. Metal. Jest taki nito, żeby nam nie porysować. Mamy tutaj takie coś, żeby nam nie porysowało. Jest również odkręcane, żeby sobie wyregulować, czy chcemy go tak, 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 w jakiej po prostu pozycji chcemy. Ja chcę tak, więc sobie tak go przykręcę. Że jak będziecie przykręcać, to może być w takiej pozycji przykręcony. I wtedy musicie to sobie tu odkręcić, przełożyć z tej strony i dokręcić, bo po prostu inaczej tego nie zamontujecie, żeby stabilnie stał, bo inaczej on się będzie przewracać. No i co więcej odnośnie mikrofonu mogę powiedzieć. Tutaj mamy Plastic Fantastic. W zestawie jest również taka siateczka piękna. O. I dodatkowo mamy do odsłuchu złącze mini jack. Tutaj mamy pokrętło, żeby przyciszać i pogłaśniać nagrywanie. Dodatkowo mamy przycisk do wyciszania. A z tyłu złącze USB do podłączenia. Co więcej, mikrofon ma podświetlenie RGB. Jest kilka trybów, zmieniamy przytrzymując przycisk, a jak naciskamy, to wycisza, jest wyciszony i informacja o tym, że jest wyciszony, to świeci się podświetlenie na czerwono. A jak się nie świeci, to albo się świeci coś innego, a nie tylko na czerwono, to znaczy, że nagrywa. W sumie proste. No i dobra. I co więcej, kabel jest w zestawie 2 m 20 cm. No to teraz wersja 1000 bez eski. Wersja 1000, jak widać, daje nam ramię. Takie ramię. Otrzymujemy bardzo solidny uchwyt do blatu. Jest bardzo gruby. Śruba wygląda, jakbyśmy mieli tutaj co najmniej szafę przykręcić. Dodatkowo jest pianka, żeby nam nie porysować. Biurka ani z jednej, ani z drugiej strony. Ramię jest wykonane z metalu. Tip top. I o czym warto pamiętać? Warto pamiętać o montażu ramienia, dlatego że tutaj nie ma po prostu takiego wkładania i przykręcenia, tylko tutaj musimy wziąć sobie taki plastikowy dings, wziąć sobie śrubę, wziąć sobie podkładkę. I podkładkę wkładamy tutaj do ramienia, potem bierzemy sobie to przykładamy, wkładamy to plastikowe śrubę i przykręcamy śrubę używając kluczyka z zestawu. I co warto pamiętać o tym kluczyku? Dlatego, że on jest istotny i ja na waszym miejscu, gdybyście wybrali to ramię, w sumie ten mikrofon z ramieniem, to bym wam na waszym miejscu nie chował do pudełka, nie wynosił do szafy ani do kosza, tylko sobie wziął z zestawu taki magnesik, przyczepił do tego, przyczepił do kluczyka i zamocował do uchwytu. Teraz powiecie, i po co mi to? Ano po to, że jak sobie zamontujecie to ramię, to ono nie ma tutaj żadnych pokręteł, żeby sobie poluzować i tak dalej. Jak na przykład byście chcieli sobie na stałe to wziąć, albo by się to lekko obruszało, to ja na waszym miejscu bym sobie
to wziął, miał pod ręką to narzędzie, przykręcił, dokręcił i już ciężej chodzi. Ewentualnie poluzował i luźniej chodzi. Oczywiście ja musiałem to zrobić na przykład, bo po zamontowaniu mikrofon i to ta część ramienia była za ciężka i to opadało. Dlatego ja polecam to zostawić, sobie mieć na miejscu, przez magnes to nie spadnie, trzeba by się postarać, żeby to zrzucić. Druga sprawa, kabel do mikrofonu. Prowadzimy sobie tędy. W zestawie są rzepy do przymocowania i w zestawie jest jeszcze taka przejściówka. No. Więc kabel będzie gdzieś tu pod spodem, czy tu na górze, jak sobie to poprowadzicie, jak będziecie chcieli. Natomiast tutaj sam koszyczek jest identyczny jak w przypadku wersji z dopiskiem S. Kompletnie nic się nie zmieniło, sama budowa też jest identyczna, więc tu nie ma sensu zbytnio omawiać tego. Ja jeszcze tak jedynie dodam, bo mi się przypomniało, że wersja z ramieniem ma kabel dłuższy niż zwykły. W sensie ten bez ramienia. W tamtym było 2,20 kabel, a to jest 2,80. No w końcu jest ramię, no to przydałoby się go trochę więcej. I co? Chcielibyście pewnie sprawdzić, jak brzmi, więc teraz zapraszam do odsłuchu. Młody opryszek, emerytowany rabuś i przerażający psychol wplątują się w gangsterskie porachunki świata zbrodni, rządu USA i przemysłu rozrywkowego. Muszą wykonać serię niebezpiecznych napadów, aby przetrwać w bezlitosnym świecie, w którym zdrada czyha na każdym kroku. Ten będzie kosztować... kosztuje... 139 zł, a wersja z ramieniem 259, więc dopłacacie 120 zł do ramienia. Czy się opłaca? To zależy, dlatego że to po pierwsze zależy, czy potrzebujecie tak naprawdę ramię. Tu musicie wrócić do samego pytania, czy potrzebuję ramię. Oczywiście byłbym zadowolony, gdybym takie otrzymał z mikrofonem. Pewnie ona w sumie wszystko, co jest potrzebne. Wydaje się lepsze od tych zwykłych. Co ja będę wam mówił? Sami wiecie, co potrzebujecie. Chyba. A jeśli tak, to w sumie po co ta recenzja?